Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. W studiu witam panią Dominikę Gorgosz, opolską kobietę sukcesu. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nie tylko ja jestem tą opolską kobietą sukcesu, bo jest nas naprawdę więcej. Tak, pani reprezentuje dzisiaj stowarzyszenie. A spotykamy się, żeby porozmawiać o dzisiejszym wydarzeniu, czyli o konferencji, która rozpocznie się niebawem, bo o godzinie 10, pod tytułem Depresja zrozumieć i leczyć. Skąd pomysł na podjęcie takiego tematu? Kobiety sukcesu, depresja, to może się komuś nie sklejać. No, takie skojarzenie od razu się nasuwa, że co ma depresja, czyli coś, co no, troszkę stereotypowo myślimy o tym i dalej jest tematem tabu z kobietami sukcesu, no ale okazuje się, że bardzo wiele, bo jeżeli mamy wsparcie bliskich, jeżeli czujemy się pewnie, jeżeli mamy siłę, jeżeli nawet chorujemy na jakąkolwiek chorobę, ale potrafimy sobie z nią zaradzić, to naprawdę możemy osiągnąć sukces. Zarówno ten sukces w strefie właśnie kariery, biznesu, powiedzmy, bo dużo takich pani należy do naszego stowarzyszenia, ale także sukces społeczny chociażby, sukces rodzinny. Jeżeli wszystko ze sobą współgra i psychę, i no, fizyczność, no to naprawdę można osiągnąć sukces, ale bez takiego wsparcia i bez takiej stygmatyzacji, bez jakby przełamania, tak, bo teraz osoba, która przyznaje się do tego, że choruje na depresję, troszkę jest stygmatyzowana, a może nawet nie tylko troszkę, ale naprawdę wiele osób boi się, osób, które otwarcie mówią o tym, że chorują na depresję, a takich osób jest naprawdę w naszym otoczeniu bardzo wiele. I mam wrażenie, że coraz więcej się o tym mówi, mamy coraz więcej takich przypadków, kiedy osoby publiczne przyznają się do tego typu problemów i jest to bardzo duża pomoc dla tych, którzy właśnie wstydzą się takiego swojego niedomagania, ukrywają się z tym, a przez to sobie z tym wcale lepiej nie radzą. No właśnie, bo kiedy nie jesteśmy wprawdzie ze sobą, to tak naprawdę trudno nam cokolwiek zdziałać, jeżeli musimy ukrywać i tłumaczyć pokrętnie, dlaczego mamy dziś na przykład obniżony nastrój, albo dlaczego jesienią szczególnie bardziej musimy przykładać się do tego, żeby zapanować nad tą chorobą, bo choroba, mimo że jest opanowana, mimo że jest pod kontrolą, ona lubi wracać. Mam wielu przyjaciół, nie tylko kobiet, ale także mężczyzn, którzy na przykład 2 lata leczyli się farmakologicznie, dalej na przykład byli pod opieką psychoterapeuty, psychologa i po kilku latach znowu wraca, atakuje ta choroba. I są osoby, które mówią otwarcie, mam depresję, ale jestem pod opieką lekarzy, działam, robię karierę naprawdę światową, ale są osoby, które po prostu się tego wstydzą. Albo też nie zdają sobie sprawy, że to obniżenie nastroju, które się pogłębia, te problemy, z którymi się borykają, trzeba tak nazwać i sięgnąć po pomoc, prawda? Myślą, że to zwykłe takie obniżenie. Jesienna chandra po prostu. Prawda jest taka, że jesienią naprawdę depresja, no, brzydko to może nazwie, ale może zaatakować mocniej, silnie, bo dużo jest takich warunków. Ja nie jestem psychologiem, ale jak mówię, ten temat jest mi też bardzo bliski i tak to właśnie wygląda, że tłumaczymy sobie to jesienną handrą. Krótsze dni, tak, zmiana czasu. Tego ciemnego wokół nas. Tak, ale to, depresja to jest taka sama choroba jak każda inna. Przygotowując się do tej dzisiejszej konferencji także przygotowywałyśmy różne materiały promocyjne, spoty i tak dalej. I był taki pomysł właśnie, żeby przygotować taki spot, gdzie mówimy o tym, że ktoś ma cukrzycę, ktoś ma na przykład inną chorobę, nie wiem, typu reumatyzm powiedzmy, celiakię i problemy z sercem. Tak, kolejna osoba mówi, mam depresję. No i często, kiedy ktoś tak oznajmia, następuje cisza, bo jak zareagować, co zrobić, bo jeżeli ktoś choruje na cukrzycę, to wiadomo, że podaje sobie insulinę po każdym posiłku, insulinę też taką długodziałającą, na przykład wieczorami, no ale jak się leczy depresję? O tym mało kto wie. I dlaczego opolskie kobiety sukcesu chcą o tym mówić? Ponieważ jest naprawdę w Polsce bardzo wiele kobiet sukcesu, które także zmagają się z depresją, ale nie tylko, bo to różne zaburzenia psychiczne, to także choroba dwubiegunowa. I na szczęście jest taka kobieta jak Kleo Ćwiek, młoda, bo jest modelką i znana jest głównie właśnie w tej młodszej grupie odbiorców. Potwierdzam, bo ja dopiero musiałam sobie sprawdzić, kto zaczy, ale rzeczywiście osoba bardzo precyzyjnie i trafnie wybrana. Tak, osoba bardzo precyzyjnie i trafnie wybrana, która jest założycielką fundacji, która jest także twarzą kampanii Można Zwariować i ona otwarcie mówi o tym, że robi karierę na światowych wybiegach, ale zmaga się z chorobą, z zaburzeniami psychicznymi i nikt się tak naprawdę jej nie boi, nie odsuwa. Ona wręcz mówi o tym momencie, kiedy otrzymała wreszcie diagnozę, jak o takim błogosławionym momencie, w którym wreszcie dowiedziała się, co jej jest i mogła rzeczywiście zająć się tym problemem, to znaczy właśnie lekarz ustawił leki i od tego momentu funkcjonuje właściwie normalnie. No właśnie, bo tutaj często chorując na jakieś zaburzenie, zadajemy sobie pytanie, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne. Wstydzimy się tego, że jest na przykład zmienność nastroju, a to tak naprawdę są objawy choroby po prostu, nad którą można zapanować. Jak choroba jest zapanowana, naprawdę można, opanowana powiedzmy, naprawdę można osiągnąć wiele, można osiągnąć sukces i o tym na pewno dziś też opowie Kleo Ćwiek, bo będzie gościem naszej konferencji. Pierwsza część to takie spotkanie tak naprawdę z ekspertami, to lekarze, to psychoterapeuci. Praktycy. Tak, praktycy, którzy w swojej pracy zawodowej, no bo jak mówię, są lekarzami, oni spotykają się z osobami, które no, cierpią na zaburzenia. Głównie dziś mówimy o depresji, a więc to są osoby, które właśnie cierpią na depresję. Druga część to właśnie będzie taka dyskusja z Kleo Ćwiek, która opowie o swoich doświadczeniach, o tym, jak to teraz wygląda, ale także uczestnicy, bo zakładam, że nie tylko panie, członkini stowarzyszenia przyjdą, ale zaproszenia zostały tak naprawdę rozdane do wielu osób, również panowie takie zaproszenia otrzymali, że narodzi się taka dyskusja, jak sobie radzić, jak też mówić otwarcie o tej chorobie, żeby to nie było, że ktoś mówi, mam depresję i od razu wszyscy wokół odsuwają się i zastanawiają się, jak sobie... Tematu, tak, tak, taktyczna zmiana tematu, bo tak naprawdę z depresją można żyć i można robić wiele. Zainteresowanie konferencją było spore, bo ja już wiem, dopytałam o to jeszcze przed wejściem na antenę, że zaproszenia rozeszły się dość szybko. Zaproszenia rozeszły się naprawdę bardzo szybko. Przygotowując się do tej konferencji, wiadomo, że takie przygotowania trwają no, kilka tygodni. Ten pomysł tak naprawdę chodził za nami od kilku miesięcy. Udało nam się uzyskać także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Tak więc bardzo się cieszymy, że także Urząd Marszałkowski jakby widzi potencjał w tej konferencji i zainteresowanie naprawdę było olbrzymie, bo tak naprawdę bez jakiegoś wielkiego nakładu, jeżeli chodzi o promocję, te zaproszenia rozeszły się w ciągu dosłownie kilku dni. Konferencja skierowana jest nie tylko do osób, które zmagają się z zaburzeniami, ale także do osób, które pracują powiedzmy na przykład w jednej firmie z osobami cierpiącymi na zaburzenia. Może mają gdzieś wokół nas są właśnie ci ludzie. Wokół nas są ci ludzie. Dużo też rodziców mówi, że chciałby więcej posłuchać o tej chorobie, no bo o depresji nastolatków także bardzo często się mówi, ale także zainteresowanie ze strony prelegentów było olbrzymie, bo my nie miałyśmy problemu z zaproszeniem osób, które chciałyby się podzielić doświadczeniem, wręcz przeciwnie, każdy mówił, że świetny pomysł, bo trzeba naprawdę bardzo dużo mówić. Mamy ogólnopolskie, powiedzmy, dni walki z depresją, mamy różne kampanie, mamy fundacje, które sobie z tym radzą, ale wciąż to jest taki temat tabu, i wciąż on powoduje takie, no jednak taką stygmatyzację tych osób, że no trzeba o tym mówić i cieszę się, że coraz więcej osób jawnie mówi, choruje na depresję i na pewno takich nie zabraknie także dzisiaj. No, dzisiaj, jak powiedziałyśmy, już przyjść nie można o tej godzinie 10, ale czy planujecie panie jakoś utrwalenie tych prelekcji, tego spotkania, żeby później można było gdzieś to obejrzeć, wysłuchać, czy jakieś materiały pokonferencyjne będą dostępne? Będą materiały oczywiście pokonferencyjne, zaproszone są także nasze polskie media i relacje także będą jak najbardziej publikowane. My natomiast planujemy już taką konferencję o podobnym temacie za rok, ponieważ tych tematów jest naprawdę bardzo dużo, chociażby temat uzależnień także zrodził się i tutaj nie mówimy tylko o uzależnieniu od alkoholu, powiedzmy narkotyków, ale uzależnieniu od internetu, uzależnieniu od zakupów. Takie tematy chciałobyśmy poruszyć w przyszłym roku i na pewno taką konferencję zorganizujemy w przyszłym roku. To już pod koniec dzisiejszej konferencji będziemy o tym mówić i zapraszać, bo no jest potrzeba, a wciąż w Opolu mało jest takich wydarzeń, które poruszają takie tematy kompleksowo, bo to będzie tak naprawdę kilkugodzinne spotkanie. My zaczniemy o godzinie 10, skończymy przed godziną 17. To jest 7 godzin wypełnionych rozmowami zarówno z praktykami, z teoretykami, z ekspertami, ale także z osobami, które no, cierpią na depresję. Cenne wydarzenie, bo jak mówimy, coraz więcej, myślę, że tutaj nie sposób tego nie odnotować, że coraz więcej się mówi na ten temat, ale nigdy dość. Walka z takimi właśnie stereotypami, które gnieżdżą się w naszych umysłach, no nie jest łatwa. Nie wystarczy jedna, dwie konferencje, to musi być coś, co rzeczywiście przeniknie naszą codzienność i przyjmiemy to myślenie jako swoje, a to najtrudniejsza praca. Więc gratulując pomysłu, ślicznie dziękuję za te informacje. Przypomnijmy, dziś Opolskie Kobiety Sukcesu organizują konferencję o depresji, jak ją zrozumieć, jak leczyć. Teoretycy, praktycy i osoby cierpiące na tę chorobę. Przyjść już nie można, na pewno nie? Jeżeli ktoś nas usłyszy teraz i chciałby przyjść, no to myślę, że jakieś jedno krzesełko czy dwa się na pewno znajdą. Lekko uchylamy drzwi, proszę Państwa, w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Nie chcemy się zamykać. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że musi posłuchać i no, zostały prawie 2 godziny, no to oczywiście zapraszamy. Nawet można stać i słuchać. Można przyjść na jakiś wybrany panel tak naprawdę, bo chociażby na naszym profilu na Facebooku cała agenda konferencji jest opublikowana. To są godzinne takie prelekcje i naprawdę można przyjść chociażby na 1 godzinkę. No, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, że musi, no to my oczywiście wychodzimy naprzeciw. Każdy uczestnik wyjdzie z tej konferencji z materiałami. To są materiały, które otrzymaliśmy od różnych instytucji, także od władz Opola, materiały, które opisują jakby mechanizmy depresji, ale także takie materiały, w których jest kompleksowa informacja, gdzie w Opolu można uzyskać pomoc, co zrobić, jeżeli czujemy, podejrzewamy, że te objawy to jednak depresja. Tak więc każdy wyjdzie z takim pakietem, żeby w domu jeszcze poczytać o tej chorobie i przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie można uzyskać pomoc, bo to jest bardzo ważne, że mimo iż mówimy o depresji, to mimo iż objawy są konkretne, bo opisane są i można jakby dopasować sobie, to jednak bardzo często jest tak, że jeżeli chcemy z kasy chorych uzyskać pomoc psychiatry, a później psychologa, czeka się. I to bardzo długo. Tak. Wiem, że w ubiegłym roku, pod koniec roku, osoba, która cierpiała na depresję, miała nawrót tej choroby, uzyska taką informację, że do psychiatry może się zgłosić za kilka miesięcy. To w przypadku tej choroby jest to bardzo niebezpieczne. Tak prawie naprawdę. Wyrok. Prawie wyrok. Ta osoba skorzystała z prywatnego spotkania z psychiatrą. Później udało się już, jakby, że te spotkania, bo to muszą być regularne spotkania, były już na kasę chorych, ale tak nie może być, że osoba musi czekać kilka miesięcy, gdzie depresja, pamiętajmy, to jest zagrożenie tak naprawdę życia, ponieważ tu się pojawiają także w tym już konkretnym, gorszym powiedzmy stadium, także myśli samobójcze, okaleczenia i tak dalej. To nie może być tak, że ta osoba czeka kilka miesięcy. Przy czym tutaj już wkraczamy w kwestie systemowe, a te, mam wrażenie, czasem trudniej zmienić niż świadomość społeczną, co może nie brzmieć dość przekonująco, ale w praktyce niestety tak wygląda. Pięknie dziękuję za to zaproszenie, za podjęcie tematu i przypominam, że moim gościem była pani Dominika Gorgosz ze Stowarzyszenia Opolskie Kobiety Sukcesu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. W cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole.